Misja Rosja. Kupiłem czołg, którym ruszyłem z Warszawy na wielką przygodę granicami Turcji, Azerbejdżanu, Gruzji, Armenii, Syrii, Iraku, Kurdystanu i Rosji. Przejechałem 20 tysięcy kilometrów z Polski. Cel? Rosja. Ale zanim ruszyłem, musiałem przygotować auto do wyprawy. Ten 3,5-tonowy dzik dużo lepiej wygląda w czarnym, więc wstawiłem go na detailing do CarWrap Poland. Zrobili to jak zawsze, genialnie. Folia, której użyłem do zmiany koloru, to niezawodny czarny mat z palety 3M prosto od folii samochodowej.pl. Bo jak już wiecie, wiele moich aut świetnie wygląda w czarnym macie. Samochód w efekcie prezentuje się genialnie. Pora więc ruszyć przez Rumunię i Bułgarię do Turcji, pokonując tym samym granice Europy i Azji, a bezpańskie psy krążące dookoła samochodu coraz bardziej przyzwyczajały się do obecności Rama. To jest git? Jest git. Plan jest taki, żeby ugotować sobie kukurydzę. Helga, dawaj, dawaj to jedzenie. Helga's Kitchen. I żeby wyprzedzić wszystkie komentarze, my jesteśmy tylko kumplami. Ja i Janka widzimy się drugi czy trzeci raz w życiu. Uprzedzam wasze komentarze, bo wiem, co możecie pisać. Gadaliśmy się na jeden wyjazd do Maroko, teraz drugi. Po prostu mamy podobny, wolny czas. I dlatego ciśniemy razem w taką podróż, więc uspokajam. Nie musicie martwić się, jesteśmy tylko kumplami. Na granicy Turcji czekaliśmy 5 godzin, więc kukurydza ugotowana na pacerama weszła idealnie. Wreszcie doczekaliśmy się kontroli. Turkish, Turkish, tararara. Dobra, sprawdźmy co w tureckim radiu. Chyba się modlą. Nie będziemy mi przeszkadzać. Pierwsza turecka kawa. Do Włady Kaukazu jeszcze wiele tysięcy kilometrów. Przed nami 3000 kilometrów po Turcji, a pierwszy przystanek planowaliśmy w Konstantynopolu, czyli w Stambule. A tak wygląda policja w Turcji. Wszystko z kartą, całe państwo z kartą. Po drodze zatrzymaliśmy się na tankowanie i już tutaj zauważyłem nadludzką wręcz gościnność turecką. Paliwo kosztuje 21 lir tureckich, czyli mniej więcej 2,70, tak na oko 2,50. Where are you from? We're from Polonia. 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 Pozdrawiam. 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 Pan mnie spytał, czy możemy dać panu polskie monety. Oczywiście, że tak. Polski złoty. It's for you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Jedziemy w stronę Istanbul. W Stambule żyje 15,5 miliona ludzi. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest znaleźć parking dla takiego dużego auta. Wszędzie tylko meczety, kebaby. Ram stoi w Stambule. Zobaczcie przy okazji, jak samochód wygląda w porównaniu do innych aut. Jest ogromny. No i odkąd śmigam autem, to nie wyobrażam sobie, żeby w takim aucie nie kitrać roweru. Gdziekolwiek teraz będę jeździł, to zawsze to będzie razem w duecie z rowerem. Genialna sprawa. Głównie dlatego, że można takie miasto jak Stambuł zwiedzić w jeden dzień na rowerze, pokonując 50 km po tych ulicach. Słyszycie? Tak przez następne 2 tygodnie. Dawno nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak to miejsce. Przepięknie jest, a z drugiej strony zobaczcie co jest. Kolejny meczet. Wow, jestem pod wrażeniem. Oh great, you look great. Gorgeous, gorgeous, my friend. Where are you from? I'm from Polonia. 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 I like Polish people so much because when I was working in Bodrum, I was contact, you know, with them so much, you know, like this. I was working, you know, with Polish people in Bodrum. Do you know Bodrum? Yeah, of course. And when I see them, I'm going happy, you know, like this. Yeah, of course. I'm happy to meet you. What's your name? Roberto. Roberto. My name is Onur Roberto. Nice to meet you. Really? Nice to meet you. Onur. Great. Yes. Onur. Onur. Great. Nice to meet nice you. To your meet name? Roberto. Helga. My name Helga. Is Helga. Nice to meet you, Helga. Nice to meet you. It's very good, it's very nice here. I like so much. Also, you are in border, you know, like this. Yeah. You are in border, you know, like yeah, of course. The border. Where is it, like Mitsubishi? No, it's like Dodge. Dodge. Dodge Ram. It's like a tank. It's a very big car. Alberto, it's not very nice here. Also, it's with you, yes? Yeah, of course. Yeah, you are my brother. Yeah, you are my brother. you are my sister, brother. You know, like this, yes. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you. I love you. I love you too. Have a nice holiday. Okay. Thank you very much. Yeah. You too. You too. Bye bye. Właśnie zostaliśmy zatrzymani przez policję. Nie wiem, co się dzieje.
ale będzie zabawnie. A pan ma fajną czapę, chętnie bym go tak zamienił się. Thank you, good point. Thank you. Can we switch the hats? Do you want my hat? And I want your? No? Okay. Od początku wyjazdu robiłem sobie jaja z policją, dosłownie. Kontrole służb są już wpisane w moje podróże, więc od pewnego momentu zacząłem być po prostu wobec nich luźny. Szczególnie, że przede mną niebezpieczny region Kurdystanu, granice Syrii czy Iraku. Tam nie ma żartów. Kolejna kontrola. Where are you from? Polonia! 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 Welcome! Eh? Welcome! 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 Great! Turkey, very beautiful country! Okay. Where are you? Go! Can we go? Go, go, go! Really? Wow, great! Great! Have a great day! Zajebista kontrola. Bez kontroli. Wystarczyło założyć kapelusz. Jazda! Krajobraz w południowej Turcji jest bardzo zróżnicowany. Dużo górzystych terenów, malownicze punkty widokowe i barwne widoki z autostrady. A o tę scenę nie pytajcie. Przyjedź do Turcji, mówili. Uważaj na słońce, mówili. Zawsze powtarzałem. W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, żeby nauczyć się tańczyć w deszczu. Pozytywne nastawienie było ze mną od początku. Przecież to nie jest turystyczna podróż z hotelami all inclusive, tylko wymagająca wyprawa po Azji i Bliskim Wschodzie, w której wszystko może się zdarzyć. Mimo to miałem w sobie dużo dobrej energii, przecież tutaj sami widzicie. Tutaj będziemy jeść arbuza, czyli moje ulubione danie z każdej podróży. Jestem przeszczęśliwy, ponieważ w takich okolicznościach, no nie ukrywam, jeszcze nie jadłem. Arbuz to dla mnie jakiś taki boski owoc. Mógłbym jeść go na śniadanie, obiad, kolację, no cały czas. W trakcie podróży dookoła Stanów Zjednoczonych w tamtym roku jadłem go zamiast normalnych posiłków i to chyba ono osładza mi życie w tych trudniejszych chwilach. Mam bzika na punkcie tego arbuza, a tu w Turcji smakuje on jeszcze lepiej. Po pysznej przerwie ruszyłem dalej w stronę Pamukkale. Boski cud natury, który musi być dla każdego obowiązkowym planem wycieczki przez Turcję. Ścigamy się! Ścigamy się! Go, 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 go! Niesamowite poruszenie wywołuje ten samochód. Każdy zwraca na niego uwagę. To jest tak wielkie auto. To był autobus! My siedzieliśmy wyżej niż autobus. Wyżej niż autobus, wyżej niż traktor. W tym aucie to standard. Ram jest potężny, a najśmieszniej wyglądał w tych niewielkich wioskach tureckich. Panie i panowie, Pamukkale. Zobaczymy, jak to wygląda. Wapienne skały zwane Pamukkale to jedna z najpiękniejszych tureckich atrakcji. Nie dziwi więc fakt, że miejsce to wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pamukkale jest magiczne. Z pewnością jest to jedno z najpiękniejszych miejsc do odwiedzenia w Turcji. Lśniące białe trawertyny i skamieniałe wodospady czynią to miejsce iście wyjątkowym. Po udanej wizycie ruszyłem dalej. Dziś mieliśmy spać z Anką w namiotach. Musieliśmy więc znaleźć dobre miejsce do rozbicia obozowiska. Co to jest w ogóle? Dużo, dużo leci, bardzo dużo. Zobaczcie teraz różnicę. Już czujecie, o co chodzi. Pa, pa! Dzisiaj śpimy pierwszy dzień w namiotach. To jest Ani, to jest mój. Będziemy mieli piękny widok, ponieważ tam, przed wami, jest piękne jezioro. Dzień dobry, moi drodzy. Tak to wyglądało w nocy. Spałem sobie w tym namiocie. Nocy w ogóle nie pamiętam, bo spałem jak zabity. Zmęczony, już zmęczenie wzięło górę i te 8-9 godzin ciężkiego snu miałem. Na tyle mocnego, że podobno Ania mówi, że chrapałem w nocy, a rzadko mi się to zdarza. Mi się spało dobrze, dziękuję. Oprócz tego, że czułam oddech psów nad moją głową, oprócz tego, że było mi super zimno, no to obudziłam się z tak pięknym widokiem, nie ma co narzekać, jest przepięknie. Ale piękne drzewo, rzeczywiście. Ale z jakim widokiem będziemy jeść? Kurde, zobaczcie. Pięknie jest.
Takie klimaty to mój żywioł. W wieku 18 lat ruszyłem autostopem po Europie, śpiąc w namiocie i mając tylko 100 zł w portfelu. Wtedy jadłem chleb ze smalcem, ale dziś... Jemy z pięknym widokiem. Mamy kuchenkę gazową, wodę, jajka, kiełbaski, jajecznica będzie. Ania już kroi. Jedzenie w tej podróży było dla mnie bardzo istotne. Uwielbiam kuchnię turecką i gruzińską. A przecież Turcja i Gruzja to jeden z naszych celów wyprawy. To tam właśnie dojeżdżam do granicy z Rosją, w Gruzji. Żeby nie marnować czasu, ruszyłem w drogę. Region, w którym spałem, był bardzo malowniczy, pełen instagramowych widoków. Za mną 4000 km, na razie bez żadnych awarii i oby tak dalej. Czołg jedzie, niezniszczalny. Są też, moi drodzy, takie momenty w życiu, w których bierzesz papier toaletowy pod pachę i idziesz. Idziesz w las. A idziesz w las z wiadomych przyczyn. Słuchajcie, nikt wam tego nie powie na YouTubie, dlatego ja wam muszę powiedzieć o tym. Tak to wygląda po prostu. Ja to uwielbiam w swoim życiu, moi drodzy. Takie odchamienie się. Jedynym moim zmartwieniem jest to, żeby zabrać rolkę papieru czy ręcznika papierowego i wyjść w las. Zajebiste. A miesiąc wcześniej kupowałeś samochód za 1 000 000 zł. I w dupie z tym, co z tego, skoro potem idziesz robić kupkę do lasu. Jak już o potrzebach fizjologicznych mowa, no to wypadałoby się też myć. Jezioro Salda, położone w południowo-zachodniej Turcji, do którego właśnie zmierzam, to słone jezioro, ale co ciekawe, to jest jezioro pokraterowe. Tu w ogóle jesteśmy w regionie łączenia się płyt tektonicznych. To jest bardzo, bardzo ciekawy teren. No i nie bez kozery to miejsce jest nazwane tureckimi Malediwami. Ale zajebiście to wygląda. Ludzie sobie tutaj radzą, nie mając zbyt wiele dóbr materialnych. Pani z tyłu sobie siedzi, też zadowolona, szczęśliwa. Machają nam, pokazują kciuki. A przy okazji możecie zobaczyć też, że Robert oszalał, ponieważ jedzie na wstecznym. Ja jadę pod prąd na biegu wstecznym. Nie róbcie tak. Ale ja robię to dla was, żebyście mieli ładne ujęcie. Zobaczcie, pięknie wyglądają ci ludzie. I to chyba jest właśnie taki współczynnik krajów. Co? Co? Na obiad! No bosko wyglądają. Dwie babuszki, trzy babuszki! Na czaj nas zapraszają. A? Okej. Goszczą nas czajem i przekąskami. Tak to się nazywa po turecku. Nick Jonas. Mehandis. Makini mehandisi. Pani syn wygląda jak Nick Jonas. Makini mehandisi. Shaker. Shaker. Şeker çay. Eder ben kap mesket Allah ben aliyen. İslancık bir şey var mı? İçeri kaçayım var beye. Wow. Ha vardı orada. Büyük. To dla ciebie chyba. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Henry Ture. Pani przyszła z sąsiedniej wioski, żeby zobaczyć, co to za samochód przyjechał. O kurczę. Je, je. Je? Ja je. A, dobre. Ekşi güzel. Bak zajebiste. Görün tür göstermeyece. Dobre. Truskaweczki? Ooooooo. Pyszne. Pyszne. Zjeść? Erik. Zjeść? A? A? Je. Ha? Je, je. Je? Je. Je. O! Dobre! Oraya götürecek. Tak? Takie wielkie ma pani? Ło, tam? Orda, orda, hel, bak, hel, var ya. Ła, super! Benim oğlum yok, oğlum yok. Tutaj, niesamowici ludzie. Baktın mı? Ekmek, yük ekmek, yük ekmek. O co chodzi? Ma rozłożone dywany, tam ogień. I tam wszystko gotuje na takim ogniu wolnym. Pani może jechać ze mną. Zostawimy tą mankę. Pani jedzie ze mną i jedziemy razem we dwoje. Może pani zostawić całe mieszkanie. Może pani wszystkich zostawić, pani jedzie ze mną. Super, wygodnie. Super. Jedziemy teraz bez Ani. Zamykamy. Jedziemy bez Ani. Jedziemy bez Ani. Szyberda. Jedziemy szybko, jesteśmy wielcy. My z panią to byśmy fajną podróż mieli. Do Gruzji byśmy mieli super podróż. Tak, i dalej jak tylko się da, byśmy pojechali.
Super. Jedzie pani ze mną? A. Super. Tu jest wyciągarka, żeby można było wyciągać, jak coś się zakopie człowiek. Mamy te się kur, te się kur. Te się kur. Te się kur. Te się kur. Trzeba się napić czaju. Çok çektin, ben geliyorum, çok çektin galiba bize. Ja bym zostawił to mankę i pojechał z panią z chęcią. Ja ci tam zostawię. Payamlı çektik, parı vermen lazım. Çiçek, çiçek yalman parası çok. Pozdrawiamy z Turcji do Polski, niesamowity klimat. Super. Super. Było niesamowite przeżycie, żeby tutaj z nimi po turecku usiąść i spędzić ten czas. Super sprawa. W podziękowaniu. Trochę słodyczy dla was. Super jesteście. Super. Świetnie jesteście. Totalnie jesteście super gośćmi. Co jest? No chyba po Ance. Anka przepadła. A tak mieszkają ci ludzie. To jest wioska tych ludzi. Tutaj blisko meczet. Tutaj pola uprawne. Tu jeszcze, aha, pani pokazuje swoją ziemię. Jak to nie kochać podróżowania na dziko? Powiedzcie. Gdybym latał samolotem do kurortu, to bym nie miał takiej glinianej chatki w gościach tutaj. I nie piłbym czaju z lokalsami. Właśnie to lubię w tym swoim podróżowaniu. Pokażę wam jeszcze, jak w środku to wygląda w domu. Izba dolna, otwarta. Wszędzie dywany na podłogach. Dużo pokojów. Pani tu chyba sama mieszka, z tego co widzę. Chociaż pokojów jest na co najmniej 10 osób. Tutaj ma pani kuchnię swoją. Pali pani w kominku. Dalej mamy 2-3 nawet pokoje. A wszystko pokryte takim drewnem, belkami drewnianymi i strzechą. Na górnym zaś piętrze wygląda to następująco. Tutaj taras. Jest nawet kablówka, telewizja. Tu jest kanapa. Kilka rzeczy. Jakaś blacha, naprawdę dobrze to wygląda. Nie ten biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. Te kobiety mają proste, ale naprawdę szczęśliwe życie. To było magiczne spotkanie. Ruszyłem dalej, mijając kolejne meczety. Turcja najbardziej zaskoczyła mnie swoją gościnnością. Czaj i przekąski są tutaj na każdym kroku podawane przez lokalnych mieszkańców. I wiecie, co jest najlepsze? Nikt nie oczekuje w zamian ani grosza. Podoba mi się, że w Turcji na papierosa wychodzą po prostu na stację paliw. Yeah, of course. You can ask something. Liter per 100 kilometers spent gasoline. 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 15. Diesel. No, no, one? Gas, LPG. LPG, huh? 15. 1.5. 1.5. Yeah, 15. Not so much. It's very economic. Very economic car. Yeah. Is that usual that you're smoking on the gas station? Yeah. Is that okay? No, yes, okay, no problem. Boom, boom! Pan powiedział mi teraz, że tylko na tamtej strefie można palić. Tu już dalej nie można wychodzić. Nie uwierzycie. Chciałem umyć samochód taką... Znaczy samochód, tylko szybę w zasadzie przed nią. Jak biegnie pan. Co jest? Niesamowite. I pan powiedział, że umyje nam samochód. Ja mówię, nie mam pieniędzy, po prostu. Chciałbym panu dać, ale nie mam pieniędzy. Nie wiem, czy dla pana ten samochód jest takim wyróżnieniem, czy po prostu jest gościnny. Ciężko mi powiedzieć, ale to wszystko tutaj to jest magiczne. Ludzie w Turcji zaskoczyli mnie tak, jak nigdzie indziej po pierwszych 3 dniach. To jest dla mnie szok. Zobaczcie, i chłop myje po prostu auto. Wyszedł ze stacji, bo nie ma klientów i myje nam furę. Naprawdę dziwny kraj, pod tym pozytywnym sensem dziwny. To jest kraj, w którym nie jest zbyt bogato. To jest kraj bardzo specyficzny, bardzo rygorystyczny pod wieloma względami. Bardzo piękną ma kulturę. Krajobrazowo jest pięknie położony. Ale gdy na koniec dnia zapomina się o tych wszystkich rzeczach, które wymieniłem i patrzy się na człowieka, który pracuje na stacji benzynowej i myje turyście samochód w formie prezentu. Po prostu, bo ma czas, bo ma ochotę. Człowiek się zastanawia, dlaczego tak nie jest wszędzie. I nie mówię tego w tym sensie, że chciałbym mieć służącego, chciałbym być wyręczany. Mówię to pod kątem wdzięczności. Międzyludzkiej, zwykłej wdzięczności i takiego dobrego serca. Wiecie, co jest dla mnie najważniejsze w drugim człowieku? Dobre serce. I bardzo mocno dostrzegam to, czy człowiek ma, czy nie ma dobrego serca. A Turcja jest dla mnie krajem, w którym dość mocno widać, mimo różnych przeciwności, mimo różnych wad i zalet, czegokolwiek,
różnych tradycjonalizmów. Widać dobre serce u wielu ludzi tutaj. I z takim przekonaniem jadę dalej. Auto umyte. Nie mam naprawdę. Nie mam czego dać. Nie mam grosza, żeby dać temu człowiekowi. Idę podziękować mu. Głupio, mi nawet jedzenia nie mam, żeby mu dać czegokolwiek. Kolejny wieczór, więc pora znaleźć kolejne tradycyjne jedzenie tureckie. Dziękujemy bardzo. Teşekkürüm. Jak to było? Teşekkürler. 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 Teşekkür. To jest sułtański ajran. Jedzenie w Turcji jest genialne. Mięso, o, kebab. Cudowny. Dużo sosów dobrych. W ogóle mam trochę załzawione oczy, bo już chyba z 6 ostrych papuczek zjadłem. To są ostre papuczki, które są podawane na przystawkę tutaj. Uwielbiam ostre rzeczy. Kiedyś zostałem poczęstowany przez taką młodą, 10-letnią dziewczynkę. Taki sami. Taki syf zostały w moim sercu do dzisiaj. Turkiś! Tłopta, tak? Prawie taki sam! Ale pan też ma dużego! Ja! Pozdro! Tu są za każdym razem, na każdym kroku. Na każdym kroku widać też dzieciaki żebrające o kasę. Zdarza się to co prawda tylko w centrum miast, ale nie wygląda to przyjemnie. Dzisiejszego wieczoru, moi drodzy, mamy już pełnoprawne obozowisko z noclegiem pod milionem gwiazd. To jest najlepszy hotel. Hotel pod milionem gwiazd. Czujecie ten klimat? Totalny luz, ale czas ruszać w stronę Kurdystanu. Turcja jest dużym krajem, dlatego ta różnorodność jest bardzo mocno dostrzegalna w podróżach autem. Z kilometra na kilometr. Zacząłem dostrzegać coraz więcej zwierząt przy drodze. Niektóre z nich stawały się już dla mnie normalnością, ale niektóre, uważajcie teraz, były mocnym zaskoczeniem. Co jest, kurde? Jaki kreskówkowy żółw! Trzeba go zabezpieczyć. Dawaj, let's go! Let's go! Let's go, turtle! I teraz jesteś bezpieczny. Tylko nie pomyl stron. Idź w tamtą stronę. To są piękne góry. Jesteśmy w regionie Antalii. Jesteśmy na południe od Antalii. Jedziemy wąwozami i pięknymi dolinami. Niesamowite klimaty. A pomyśleć, że z reguły Polacy jeżdżą tu, żeby po prostu wygrzać. Nie dziwię się, bo tu jest pięknie i bardzo gorąco. No ale jednak mając takie góry 50 km dalej, warto zahaczyć. Wszystkiego bym się spodziewał, ale żółwia w górach? Koń, osioł, koza, jeleń, łoś, kurwa dzik. Ale żółw? Kurczę, drogi są tutaj mocne. Tak naprawdę jeden pas. W dobrym humorze pędziłem po krętych drogach dalej w stronę Kurdystanu, a dziś na celowniku była iście hawajska zatoka. Przepiękny klimat, bardzo duży wiatr i jeszcze węższe drogi, które czasami nie pozwalały mi jechać dalej. Czasami są takie momenty, że trzeba wyjść i zobaczyć, jak wygląda trasa. Centymetry dzielą mnie od przepaści, ale spróbuję podjąć się. Tak na styk to będzie wyglądało. Sam nie wiem, czy to robić. Tutaj mam zero zapasów w zasadzie. No dobra, jakoś damy radę. Miejsce było genialne, ale zbliżał się wieczór. Ania znalazła w mapach jeszcze jedną atrakcję. Spod skał wydobywał się gaz, który w połączeniu z tlenem dawał ogień. Tak samoistnie. Pojechaliśmy więc to zobaczyć. O, tak to wygląda. Za każdym razem. Tylko, że zawsze to ja jestem ten uprzejmy i cofam się nieźle. Wygląda to kozacko. Pozytywnie. Tak wyglądały te źródła ognia. To nie jest zwykłe ognisko, to matka natura.
Znaleźliśmy nocleg w miejscowości Alania i jesteśmy pół kilometra od tego miejsca i takie rzeczy, takie widoki. Przejdziemy, przejdziemy, ale pan już by nie przeszedł. Jedziemy i zobaczymy, co przyniesie czas, czy to będzie dobry nocleg, czy nie. No i na takie poranki liczę. Kolejne kilometry bez żadnych problemów, aż nie do wiary. Ram to czołg, więc wiadomo, że da zawsze radę. Pojechałem więc wybrzeżem dalej, kierując się tym razem w stronę Kapadocji. Piękne widoki, chill, luz. Wróciłem na autostradę, a tam czekała na mnie policja. Driving license and passport. Okay, what happened? You are fast, speed. Passport and driving license, ma. Really? And passport and driving license. Okay. 99. No, that car is not going that fast. Najwyżej dam łapówkę. Zobaczymy, jak to będzie. Foto. No foto. Teraz mówi, żeby nie nagrywać, więc trzeba wyłączyć kamerę. I tak zrobimy w sumie, bo może dlatego uniknę mandatu. Nie nagrywajmy i zobaczymy, jaki będzie rezultat, ale mam, myślę, że dostanę mandat. Nie jechałem tyle. To było jakieś 80, więc patrząc na to, że mam większe koła, max 90 to mogło być, 87, ale nie 99. Mega dziwne. Zaproponowałem mu łapówkę w postaci 500 lir, ale powiedział, że nie mogą tego przyjąć, że nagrywają, czyli jest już tak jak w Polsce. I mówię, proszę pana, ja nic nie widziałem. No ale pan powiedział, że muszę zapłacić post office albo border, więc zapłacimy na granicy. Policja z łapówką nie popsuła mi humoru. Niskie spalanie w ramie trochę oddało tej kasy za rzekome przekroczenie prędkości. Pora na kolejnego arbuza, bo jak wiecie, arbuz to moje guilty pleasure. Z takim widokiem smakuje podwójnie dobrze. Bardzo ciekawe w Turcji jest też to, że salony samochodowe w innych miastach niż takie główne jak Stambuł, Ankara czy Antalya wyglądają dokładnie tak. Renault, Fiat i z tyłu co mamy? Lancia? Nie. Co to jest? No genialnie to wygląda. Naprawdę czuję się, jakbym się zatrzymał w latach 90. albo i... O. Albo i wcześniej. Właśnie zaczęli się modlić. To jest ta godzina. Niesamowicie to brzmi. A, nie mówiłem wam. Uwielbiam wschody słońca. Wiecie, nowy dzień, nowy początek. Wstaliśmy rano w ogóle i mamy odkrycie roku. To jest zajebiste miasto. Naprawdę. Wszędzie palmy. Ja się czuję jak w Hollywood. Miejscowość Mersin. I to, co teraz widzicie, to jest tak cały czas. Anka nie bez powodu zmienia klapki Kubota na... Co to? Szpilki? Na jakieś półobcasy. To jest Menemen. Zamówiliśmy razy dwa. Bardzo dobre. To jest taka łagodna szakszuka, bym powiedział. Mniej jajka, więcej pomidora, trochę papryki. No pyszne to jest. Cappuccino do dupy totalnie, no ale oni nie umieją tutaj w kawę. Chyba, że turecką, ale to nie jest lokal kawiarniany, więc wybaczam im. To cztery takie bułeczki, tak zwane bajgle tureckie. Zakładam, że są słodkie. Takie pączkowe, takie donatowe, wypiekane na głębokim oleju. Poza tym sprawdźmy, co to jest. Pewnie omlet czy jajecznica, jak zwał, tak zwał. Jakie bardzo dobre. Śniadanie pyszne zjedzone, pora teraz pobiegać. Zacząłem biegać w Stanach Zjednoczonych 5 października i od tamtego momentu biegam codziennie, co drugi dzień, czasem co trzeci, ale bardzo dużo mi to daje siły. Psychicznie bardzo mocno podbudowuje mnie to. Uwielbiam bieganie. Bieganie sprawia, że zostaję tylko sam na sam z własnymi myślami i myślę o rzeczach, o których wcześniej nie myślałem, bo nie było na to czasu. Bieganie jest dla mnie
formą terapii. No i jak mogę biegać w takich miejscach jak Mersin? No to już w ogóle żyć nie umierać. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiam, super. Polonia, pozdrawiam. Polonia. Turkija. Turkisz, piątka. Super. Pan przyjechał takim dużym samochodem. Cygaretę? Nie mam cygaretę, nie palę niestety. Pan przyjechał takim samochodem, zatrzymał się koło nas. Koło naszego auta. No jest różnica, no nie powiecie, że nie ma. Kurczę. Przeładowane ciężarówki, barwne przyczepy, coraz bardziej górzyste tereny i dużo lepsza infrastruktura. To oznacza tylko jedno. Jestem na drodze do Kapadocji. Turecka Kapadocja słynie ze swojego księżycowego krajobrazu. Jest to region położony na płaskowyżu, bogatym w skały tufowe, powstałe w wyniku wielkiej erupcji wulkanu, która miała miejsce miliony lat temu. Tony wylewającej się lawy zalały wtedy ogromny obszar, a czas, woda i wiatr zamieniły go w jedyne w swoim rodzaju formacje skalne. Witajcie w Kapadocji. Polski ram dojechał. Spacerując ulicami tego niesamowitego miasta możemy podziwiać nie tylko wykute w skałach domy, ale również stajnie czy pracownie tamtejszych rzemieślników. Piękny zachód i naprawdę piękna kraina, ale ja mam pewien plan, o którym wam nie mówiłem. Uznałem, że jednym z moich marzeń będzie, żeby kiedyś, jak poznam żonę przyszłą, to żeby z nią się przelecieć balonem. To jest taki mój cel. Więc zostawiam to, bo na pewno jeszcze wrócę do tej Turcji. Po zachodzie słońca znalazłem idealne miejsce do podziwiania porannego spektaklu balonów. Idę więc spać i czekam rano na cud. Piąta. 5:01 i przedstawienie. 100 balonów pompuje się w tym momencie na naszych oczach. Niesamowicie to wygląda. Dziesiątki, a nawet setki balonów tuż po wschodzie słońca wznosi się wysoko nad horyzont, a ich pasażerowie mogą podziwiać wtedy całe piękno tej nieziemskiej krainy. Piorunujące wrażenie. Niesamowite. Przeżyć na żywo to... Ten spektakl, ten taniec balonów na niebie. Naprawdę nie umiem wam opisać, co czułem w tamtym momencie. To niebo było jak z bajki Disneya, dosłownie. Czułem tą magię na własnej skórze. W końcu mogłem zobaczyć to wszystko na żywo. Zdecydowanie warto było tu być. Spektakularny widok, naprawdę. Coś niesamowitego. Łatwo byłoby wskoczyć do niego, naprawdę. Hit. Niesamowicie to wygląda. Jest potęga. Naprawdę jest pięknie. Ja wiem. Jakby wam to pokazać, no... Nie umiem, chciałbym się z wami podzielić tym wszystkim. Chciałbym, żebyście przeżywali to razem ze mną. Ale nawet w 1/10 to nagranie nie odda klimatu, jaki tu panuje. Przyjadę tu kiedyś ze swoją żoną przyszłą. Jeżeli to oglądasz, moja przyszła żono, to wiedz, że to jest piękne. Polski ram dojechał do Kapadocji. Cudowny widok. To było dla mnie naprawdę wzruszające przeżycie. Za 20 lat bardziej będę żałował tego, czego nie zrobiłem, niż tego, co zrobiłem. Więc odwiązałem liny, opuściłem tą bezpieczną przystań przysłowiową, złapałem w żagle pomyślne wiatry, podróżowałem, śniłem, odkrywałem. Człowiek nie może odkryć nowych oceanów, dopóki nie znajdzie odwagi, żeby stracić z oczu brzeg. Każdy z nas ma za sobą jakąś historię. Moja historia jest długa i kręta. Wiele rzeczy zmieniało się w moim życiu, ale jedno było u mnie pewne. Chęć i pasja podróżowania. Z tą pasją podróżowania ruszyłem dalej, bo przecież jeszcze mnóstwo trasy przed nami. Tym razem prowadziła Ania. No i tym razem pierwsza kontrola Anki. Chłop w szoku. Hi, good morning. Welcome, good morning. Hi. How are you? Thanks. Great. Where are you from? From Poland. Poland. Yeah. Can you speak German? Ja, sprichst du Deutsch? Ja, sicher. Wow. Ich bin in Österreich geboren.
Wyklisz! Wow! Co tu się w ogóle stało? Chłop z Turcji gada po niemiecku, zajebiście. W końcu mam okazję pogadać z kimś po niemiecku, chociaż dwa zdania. Po trzech godzinach trasy uznałem, że to jest idealne miejsce, żeby zjeść arbuza. Specjalność szefa kuchni, czyli zupa arbuzowa w sosie arbuzowym. Na drugie danie arbuźlica. Słuchajcie, pijcie dużo wody, a jak nie lubicie pić wody, to jedzcie dużo arbuza. Sytuacja jest taka, że znalazłem psa przy drodze i nie wiem, o co chodzi. Jest chyba przywiązany i bardzo chudy. Proszę, żeby go uwolnić, jakby co. Ruszyłem w stronę Kurdystanu, zahaczając po drodze górę Nemrut, jeden z najwyższych szczytów leżącego w południowo-wschodniej Turcji pasma Antytauru. Szczyt wznosi się na wysokość 2134 metry nad poziom morza, co sprawia, że sam podjazd pod górę i zjazd był dla mnie zajebistą atrakcją, oczywiście bez żadnych problemów dla rama. Archeolodzy w XX wieku podejmowali wiele prób odnalezienia tutaj komory grobowej, ale żadna z nich nie powiodła się. Nie udało się nawet odkrycie wejścia do grobowca przy użyciu dynamitu. Próba ta spowodowała, że kurhan obniżył się o 5 metrów. Jesteśmy teraz na zjeździe, a ja mogę sobie wziąć nogi do góry. I auto samo zjeżdża z prędkością dokładnie 12-13 na godzinę. Dlaczego tak zrobiłem? Nie dlatego, żeby się lansować jak jakiś raper amerykański z nogami z tyłu, albo nie dlatego, żeby było bezpiecznie, tylko szkoda mi po prostu hamulców na ten 14-kilometrowy zjazd, chyba 14 km w dół jest. I on sobie na drugim biegu teraz pracuje i kończąc tę wielką ciekawostkę, chciałem pokazać wam, jak to wygląda z kierownicą, która ma podpięte biegi na kierownicę. Zobaczcie. Zjazd tymi drogami był wymagający, ale dał mi przy tym masę frajdy. Do czasu, aż zobaczyłem ten wypadek. Ok? Everything ok? Ok. No problem. Ok. Trzeba się zawsze zatrzymywać, jak jest takie coś. Nie uwierzycie. Chodźcie. Właśnie dlatego trzeba się zatrzymywać. Masakra. Ta długa podróż niesie za sobą też niebezpieczeństwa. Liczyłem się z tym, że coś może się stać. Nie wziąłem nawet zapasowego koła, więc codzienne losy dalszej podróży wisiały codziennie na włosku. Czasami korek samochodów, czasami policja, a czasem nie ma siły na bydło. Pan nie przepędza, my poczekamy. Spokojnie. Maniana, maniana, no problem, no problem, no problem, it's okay. It's okay. It's okay. W Turcji aż 98% mieszkańców to wyznawcy islamu. Choć w wielu miejscach widać europejskie wpływy, szczególnie na zachodzie i w większych miastach, na wschodzie i na wsiach, przywiązanie do islamu jest silniejsze. Współcześni Turcy wywodzą się też z koczowniczych plemion tureckich z centralnej Azji. Języki tureckie są do dziś rozpowszechnione po Uzbekistan i Kazachstan. Choć od XI wieku Turcy są muzułmanami, charakterystyczny język i kultura oddzielały ich od świata arabskiego. Kultura Turcji formowała się pomiędzy nim a chrześcijańską Europą. Jeszcze do zakończenia I wojny światowej w dzisiejszych granicach kraju mieszkało sporo chrześcijańskich Greków i Ormian. Obecnie pozostały po nich jedynie ruiny kościołów. Czasami krowy, czasami owce. Tak czasem bywa. Beduin nie przegania. My nie mamy problemu, żeby poczekać. Jestem idealnym przykładem na tym wyjeździe człowieka, który nie musi ani słowa znać w danym języku, a i tak się dogada. To się chuje. Ja nawet dziękuję mówię źle, bo to jest jakieś też kolorury. Coś tam? Ja mówię, ty się kur, bo po prostu jest krócej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże w regiony graniczące z Syrią i Irakiem. Okręgi Hatay, Kilis, Diyarbakir, Batman, Sirak oraz Hakkari. Ze względu na utrzymujące... W każdym z tych regionów będziemy. Merhaba! Merhaba! Pozdrawiam! Pozdrawiam! Mamy kontrolę.
policji. Kolejna kontrola policji. Driving card? Yeah. Passport? Where are you going? We are going to Georgia. Georgia. To Georgia. Beautiful? Good. Beautiful. Super. Turkish. Turkey. Welcome, welcome. Tu zaczęło być coraz dziwniej, bo zbliżałem się do granicy z Syrią i Irakiem. Dziwniej, bo czułem się bardziej nieswojo. Humory jednak dopisywały, jak widać. No było śmiesznie. Very good. Holland. Nie Holland. New Holland, New Poland. Look at that. That's New Poland. No Holland. Türkçe bilmiyorsunuz. I can't speak Turkish. Ten monaster został zbudowany w 397 roku, czyli ponad 100 lat przed urodzinami proroka Mahometa, który tu się modlił. Mam ciary teraz, jak to opowiadam. Nie wiem, gdzie poszli. Tam poszli. Bo trochę zostałem w tyle, żeby wam to opowiedzieć. To jest tak niesamowite miejsce. To miejsce ma taką historię. Jest najważniejszym kościołem dla całej duchowości syryjskiej. Był w ostatnich latach też popularny spór o tą ziemię. Tu Kurdowie bardzo mocno walczyli o te tereny i Sąd Najwyższy w 2011 roku w ogóle przyznał ten monaster jako skarb turecki. I bardzo się to nie spodobało, nie tylko Kurdom. Ej, zgubiłem się. Naprawdę. Nie, no tam dla mnie. Pan z karabinem? Hi! Hello! Hi! No, photo of problem. No photo, okay? No photo, okay. No photo. Tam? Tam było grubo. Każdy z karabinem. I no to było dziwne. Zobaczyli tylko aparat i jedźcie dalej, jedźcie! To było dziwne. Co kilka kilometrów są takie dziwne przejścia graniczne. No i zobaczymy, co tutaj tym razem nas czeka. Nie wiem, gdzie mam jechać. Zobaczymy, ale nie chcę ich prowokować kamerą. Nie wiem. Tam pokazywał. Okay. Turkcie wiemy. Turkcie? No, no Turkish, sorry. Robert. That's me, Polonia. Polonia. Go? Robert. Go? Go. Okay, thank you. Niesamowicie są ci ludzie. Nie no, grube, te granice są grube. Poważna sytuacja, wiecie, no żandarmeria wojskowa, wojsko z karabinami. No i gość mówi do mnie, gule. No i jak tu się nie śmiać? Ja do niego... A tak wyglądają te kontrole od drugiej strony. Wielkie mury i żandarma. No i kolejna właśnie. Kolejna i też karabiny. I nie wiem w sumie co robić. Nie wiem gdzie jechać. Może po prostu stanę i poczekam aż mnie poproszą. Hi, hello. Cześć. Jak się masz? Jak się masz? Bardzo dobrze, w porządku. Bardzo dobrze. Mówi pan po polsku? Troszeczkę. Ja cię sunę. Super. Proszę, czekaj. Kilka minut. Okej, okay, czekam. Proszę. Kilka minut. I'm waiting. Warszawa. Warszawa, Wrocław. Wrocław. Three years I was in embassy. My wife from Poland. Really? Naprawdę? Ostrołęka. Wow! Super! Now, niesamowite! With children, they are in Ostrołęka. Now here I'm alone. May I have your number? Of course. If it's not problem. +48. I mówi bardzo dobrze po polsku, pan pewnie wszystko rozumie po polsku. Ale to jest zajebista opcja. Super. Tu jest bezpiecznie? Tu, na granicy? Is it safe here? Safe. Here? It's very... Safe. It's okay. If you don't pass to borderline... Irak, Syria? Yes. On this area it's safe. Super. You can be relaxed. Yeah. Pięknie, pasuje panu ten samochód. Pasuje panu ta fura. Bardzo dobrze pan wygląda na granicy. It was a pleasure to meet you. Really, yes, you really surprised us. Superancko. Pozdrawiamy Polaków. Pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Cały czas takie pancerne wozy jeżdżą tutaj. Jeżdżą i kontrolują.
zamówiliśmy takie coś. To jest menemen, już nieraz jedzone. To też wczoraj wieczorem jedliśmy. Całkiem dobre jak na wojenne warunki. Chciałem wam jeszcze toaletę pokazać. Tak wygląda każda toaleta tutaj. Masakra. Ja jestem w szoku. To miasto wygląda jakby było po trzęsieniu ziemi albo po jakimś totalnym kataklizmie. Nie, no jest grubo. Wszystkie te miasta przygraniczne wyglądały jakby były tuż po wojnie. No i tutaj 400 metrów dalej jest Syria, a dalej prosto Irak, wszędzie są oznaczenia. Bliżej, moi drodzy, już się nie da. Ta wieża, którą widzicie, to jest wieża graniczna między Syrią i Turcją. Cel więc osiągnięty, pierwszy z kilku dużych celów tej podróży jest osiągnięty. Tu już mają grube maszyny, prawie tak duże jak nasze. Bardzo miła kontrola policyjna, selfie. Jesteśmy z panem, z karabinem. Mogę? Guru, guru? Okej. Okay. Thank you. See you later. See you later. Thank you, sir. You very kind. I love Turkey. Bye bye. Bye bye, thank you. Bierzemy młodych na pakę? Wezmę młodych. Go, go, go. Here. Sit here. Dawajcie wy też, chodźcie. Chłopaki się ładują. Ale ich tam dużo. Mogłam ich tutaj ten. Sama? Za wami jest? Good? Okej! Okay. Moi drodzy, ja też całą Europę zwiedziłem autostopem. Miałem przyjemność też na pacę jechać i to nie raz. Czemu by nie zawieźć chłopaków? Ale jest ich pięciu, no cóż. Trudno. Ciekawe o czym gadają. Right the fuck! No, sorry, sorry. We... Takie maszyny cały czas śmigają. Grube. Ale jak widzicie, siedzimy na wysokości tych panów. Fajne, wojskowe maszyny. No i do granicy z Rosją zostało nam tylko 1500 km. Ja nie czaję. Totalne pustkowie. Pardon? I na totalnym pustkowiu jest pan w garniturze, który odbawia różaniec i gada przez telefon. A! Tama! Tama! Zajebiście. Ten poziom wyrąbania do życia tamo. Życzę każdemu, żeby gdzieś pośrodku tamo, Turcji tamo. Przytulać się z facetem w garniturze, który się gada przez telefon. Przytrzymać mu laskę. I żeby było zajebiście. Okej. Okay. Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo. Tak, nie wiem co pan mówi, ale cudownie było pana poznać. Nie mam pojęcia co pan mówi. Super człowiek z pana. Co kurimy Europa i Switzerland. Okej, super. Super. Kaczomy, kaczomy, on tamatywia, dudek, akraboimy, ekel, Polonia, ekel, Ingeltara. Orda, orda. Boja, makro boja. Tam pięknie, tam pana dom jest. Tam pan mieszka. Super. Aś ta orda, aś. Przepięknie, cudownie, super. Góle, 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 góle. A tak wygląda wojsko na granicy Iraku z Turcją. Dokładnie w tym miejscu jest granica i jest Irak. Już wam pokazuję. Ja jestem po stronie tureckiej. Dokładnie tu, te drzewa, które widzicie, które mijam, to już jest Irak. Jeżeli bym się tu zatrzymał, wojsko by automatycznie podjechało do mnie w pół minuty. Tam, dokładnie 10 metrów dalej, jest oficjalna granica Iraku. A tutaj ortodoksyjni Turkowie. Hi! Salam! Salam! Thank you! Żandarma? O co tu chodzi? Tu masz wywiad już do Iraku. I co, mam tu stać, czy nie? O, jest pan. Jo, no. Ach, okej! Okay. Thank you! Guru, guru? Yes. Tak wygląda, moi drodzy, wjazd do Iraku. Takie wojskowe fury wszędzie. Ale nadal mniejsze niż ja. And then we are going Azerbaijan and Kazakhstan. Iran. Iran. Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan. All the way this car. All the way. Can I take a photo with you? Photo? No. Okay, okay. Dziękuję bardzo. Niektórzy się wstydzą zdjęć, ale jedziemy.
Bardzo dużo jest też żebraków, takich dzieci po prostu, które podchodzą do okna i żebrają. Hi! Hello my friend! Hello my friend! Hello! Nawet na granicy są dzieciaczki. Dziękuję! Dzieciaki biednie tu mają, bo żebrają po prostu, nie mają tu szkoły. Po prostu robią to, co widzicie. Chcą pieniędzy. Jedziemy. Tak to wygląda. Tak wygląda samochód. Ja wam to totalnie na nielegalu pokazuję. To jest gruba akcja. Każda z tych granic była obstawiona przez wojsko z karabinami. Dzięki temu czułem się tu bezpiecznie. Idzie, no, idzie pan? Nie, nie idzie. Nawet nas nie widzi. Passport and ID, please. Is that the border? Iraq border? Yes. Passport? See you later, welcome. Kontrola przygraniczna. Ciul wie, czy to nagrywać, czy nie, bo wszystkie w zasadzie tak samo wyglądają, ale wszystkie są pozytywne. Jednak to, co widzicie tu na tym pierwszym planie, to są konwoje żandarmerii, które... Kurde, co oni tam wiozą? Zatrzymają nas, czy nie zatrzymają? Hi, where are you from? Polonia! Tak było. Bardzo łatwa kontrolka. Gdzie jedziecie? Tak to wygląda, jakby szykowali się gdzieś tam do Iraku na jakąś... na jakąś operację. Słuchajcie, wyłączyłem na chwilę kamerę. Nie wiem, na ile się nagrało, na ile nie. Podeszła do nas żandarmeria i od razu powiedzieli no video, no foto, delete, delete. Znaczy tam nie wiedzieli, jak jest delete, ale w tłumaczu nam pokazali i ja od razu oczywiście, że tak, przepraszam. Ja z Polski, takiego głupka udawałem. Ja Polonia, Georgia, Azerbejdżan, Kazachstan, Polonia, brrr, wiecie, i tak. Trzeba udawać głupiego w takich sytuacjach. We're going here. Is it possible to go here? Şimdi Uludere. Oğlum Uludere'ye gidiyor. Uludere. Okay. Bu taraftan gideceksin ama. Şimdi nasıl kahve edeceksiniz böyle? Guru guru. Ama kimlikleri görmemiz lazım. Niye umuyorum po turecku? Pasaport. Pasaport jest. Chcesz? Co tu się dzieje? Zamknięta brama. Otworzy? Otwierają. Super. Okej? Okay. Nie? To... To mój Instagram. Chłopaki pokazują na mój Instagram. Ale już w telefonach sprawdzają, zobacz tego w tym hełmie. Bardzo ładna w ogóle granica. Tylko fajnie, jakby nas puścili w końcu. Okej? Okay? You can go? Go. Can this go? Wszędzie takie znaki świadczące o wojnie, o cierpieniu ludzi, o jakieś te maszyny. Tutaj te maszyny, zajebiste maszyny. Bardzo, bardzo, bardzo ładne. Aczkolwiek może sobie zdjęcie z nimi zrobię. O, praktycznie takie same są. They're very beautiful, very good. Zajebisty. Zajebisty taki rosomaczek. Tutaj stoi sobie. Bardzo fajnie, pan ma chillerę. Dzięki wielkie. Jedziemy dalej. Zajebista robota w sumie. Zamykają nam bramę. Kurde, czuję się jak VIP. To jest poligon, już teraz się dowiedziałem. Zajebiste mają w ogóle rejestrację. Zajebiste bryki. No, ta jest wyższa już. Ta jest wyższa od mojej maszyny. Ale ja jestem szybszy. Kurde, jesteśmy na poligonie przy granicy z Irakiem. Zajebiście. Mamy całe brudne auto, także wtapiamy się w tłum. To taka zależność. Im gorsza droga, tym lepsze widoki. Tu zdecydowanie się to sprawdziło. Czuję się jak Frodo Baggins. Zrodzę. Żadna kamera tego nie odda. Co tu się dzieje? Naprawdę. Widziałem wiele miejsc. Ale to, co tutaj... Ciężko to w ogóle opisać jakimiś słowami, nagrać, cokolwiek. Dla takich chwil właśnie podróżuję. Czuję się wtedy wolny, czuję się wtedy nasycony. Moje oczy są nasycone. I wiem, że żyję. To miejsce było niedostępne dla zwiedzających, bo wojsko zrobiło tu sobie poligon do ćwiczeń. Byliśmy niesamowitymi szczęściarzami, że udało nam się tu dojechać. Zobaczcie, jak pięknie. Siemano, moje drogie panie. Co tutaj robimy za posiadówę? Macie coś do picia, do jedzenia? Coś byśmy sobie skosztowali.
pasterzem. Po takiej przejażdżce chyba będzie trzeba umyć Ramiresa. Jakie te koła są wielkie, do pasa mi sięgają. No i tu już nie ma co marzyć o asfaltowych drogach. Ważne, że jest jakkolwiek jak przejechać. Bawiłem się tym czołgiem świetnie, i w końcu też zrozumiałem, że stuningowałem ten samochód właśnie do tego typu wyprawy. Nadawał się tu świetnie, choć wojska czasem patrzyli na to auto jak na jakiś pojazd pancerny. No nic, pora stąd wyjeżdżać i kierować się na Władykaukaz. Tak wyszło, że wracam z kózką. Najbuzi. Najbuzi. Zajebista. Kolejne wozy wojskowe, kolejne przejścia z kontrolami, aż do malowniczo położonego miasta Hakkari, otoczonego ze wszystkich stron pięknymi górami. Średnie spalanie w ramie, nie zgadniecie, 14,5 litra gazu. Ja cię sunę, jakie to jest magiczne miejsce. Niesamowite, lecimy dalej do Wam. Video! A, video, no, no. Is it okay? Chłopie, zaraz followował na Instagramie, żandarmeria. Tam mam check. Zafollowała mnie na Instagramie. Tu follow me, I follow you. Instagram. Yes, of course. Mamy deal. To się naprawdę sprawdza, słuchajcie. Buczo tutaj, to jest bardzo dobra opcja. Wszyscy są zachwyceni tym. Okay. Welcome to Turkey. Okay, welcome to Turkey. You say Turkey? Yes. Irak. Irak, evet. Irak, no Kurdistan. No Kurdistan, Irak. Pan tutaj mówi, że nie ma w ogóle Kurdystanu. Tu jest Turcja, tam jest Irak. Syria, Irak, Turcja. Nie ma Kurdystanu. I to tutaj mówią żandarmeria mówi. I to jest oficjalna informacja. Wiadomo jak jest, nie będę tutaj mówił głośno, ale sami widzicie jak to wygląda wśród oficerów. Si. Of course. Yeah. Nie wiedzą o co chodzi, dlatego mogę gadać prawdę. Oni wam powiedzą to co chcą. Chyba pora, żeby zaśpiewać Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells. No i śnieg. Słuchajcie, poczekajcie w tym miejscu chwilkę. Jedziemy! Gulu, gulu, gulu! Gulu, gulu, chodź! Gulu, gulu! To się kulor! Zobaczcie jak zajebiście jest przygotowany ten samochód do takich śniadań. Jeden kubeczek, drugi kubeczek. Opierasz się, no masz na wysokości baru pakę i podziwiasz sobie piękne góry. W regionie Van, w prowincji Van. A z zewnątrz tak to wygląda. Zajebista sprawa. Człowiek 1,81 m, tutaj 1,45 m, 1,50 m. Idealne rozłożenie. Po wyjechaniu z niebezpiecznego regionu, czyli mowa tu o Syrii, Iraku, Kurdystanie, kieruję się przez miejscowość Van. Tutaj jezioro Van, 1750 metrów nad poziomem morza, bardzo słone. Zajebiście lecznicze podobno. Tej nocy koło jeziora Van mieliśmy też włamanie do auta. Ukradli moje rzeczy z paki. W zasadzie to głównie moje. Pożegnałem się z namiotem i innymi cennymi gabarytami. Mijałem więc kolejne pojazdy wojskowe, kierując się w stronę granicy z Armenią. Turcja nie żyje zbyt dobrze z Armenią, dlatego granice tych państw są nieprzejezdne. Próbowaliśmy, nie przejedziemy. Kolejna kontrola, tutaj już mają kuloodporne maszyny takie, ściany takie. Have a good journey. Good. Thank you, sir. You speak English as well. Really great. Thank you. Gulu gulu. Gulu. Bye bye bye. Thank you. Bye bye bye. Kolejna podróż Roberta. Robert jedzie hamerem do Syrii i Iraku. Załadowany czterema AK-47. Z pozwoleniem na lewo, bo jest trochę psychiczny. Żartuję oczywiście. Po co mi pozwolenie? Znaczy, rozumiem po co są pozwolenia, ale ja rzadko chodzę na strzelnicę. A tutaj ciekawostka. Podobizna na tyle ciężarówki tego bandyty komunisty. No ale grubo to wygląda. A teraz przed waszymi oczami ukazała się góra Ararat. To jest bardzo
piękna w ogóle góra, łatwa do podejścia. Podobno podejście zajmuje 4 dni, dla amatora 6 dni. Czyli z Kamilem Szybczakiem zrobilibyśmy to w 2,5 dnia w obie strony. No i to jest ta zmora, niestety. Hi! Is everything okay? Is everything okay? Is okay? To jest przykre. Dziewczynka ma może 2-3 lata, dzieciak 3-4. Niesamowite to jest. Niesamowite, że to powinny być dzieciaki w przedszkolu, to powinno być początek ich pięknego życia i ich dzieciństwo. A oni w tych śmieciach przy drodze. Niesamowite. On od początku jest nauczony tego, żeby żebrać. Jedynym zajęciem dziewczynki jest to, żeby zebrać pieniądze. A matka z nimi. Trzecie dziecko, jak widzicie, na rękach. Przykre. W tle, moi drodzy, góra Ararat, czyli 5137 metrów nad poziomem morza, gdzie Noe zostawił swoją arkę. Polonia! Polonia, where are you going to? Georgia! Gürcistan, Georgia. Georgia! Georgia! Turkey is very beautiful. Here, beautiful. Very beautiful. You have very beautiful country. Perfect, Turkey. Turkey is super. 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 Car, super. Everyone is saying the same. Yeah. Really, you know. Everyone, every border, every control. Guru, 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 guru. Güle güle, bye bye. Güle güle, bye bye bye. Powerful. Yes. Okay. What do you think? This? I don't know. This? 400 power horses. 400? 400 power horses. Możemy się pościgać. We can make a run. If you want. I'm just joking. Power for four? Yes. Yeah, that also have four. Four, four, four. Four, like off-road. It is 5,000. 5,000? Yo, 500. 500 power horses. Ooh. What engine do they have? Turkish. Turkish engine? Yes, Turkish engine. Okej, very beautiful. Dziękuję bardzo. Miło było was wszystkich poznać. Thank you. Zajebista sprawa. Thank you so much. Czasami może być tak, że trzeba czekać i auto jest tym przejazdem. Czasami może być też tak, że trzeba dłużej poczekać, ponieważ idzie 1000 krów. Dosłownie już 10 minut czekamy tutaj. Ale już się kończy. Wracam którędy do Armenii? A, tam. Dobra, dzięki. Było swojsko, ale do tego już jestem przyzwyczajony. Kierowałem się w stronę Gruzji, licząc na to, że tam będzie trochę bardziej normalnie. Przeliczyłem się, ale to zobaczycie za chwilę. Turkey, very beautiful country. Very beautiful, very good. Everybody. Turkey, everybody, nice. Yes, and the smile. Everybody smile. Thank you very much. Very good country. Very good, very nice. Very, very beach. Very beach. Very big. Thank you, sir. You going with me, Georgia? You, Georgia. Okay? Guru, 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 guru. Po minucie skończyłyby nam się te waty. Do rozmowy. Good? Strong car? Good car, big car. Yes. How much this cost? This cost? How much? In dollars? Dollars. $70,000. Very good. I... have your Instagram and your story. O, super. Straż graniczna. Gruzja, super. Yes. Georgia, super. Thank you. I co, i tą drogą teraz muszę objechać. Ja pierdzielę. Sorry. Tego się nie spodziewałem, że takie będą pierwsze kilometry w Gruzji. Słuchajcie, przyjeżdżając tutaj, nigdy bym się nie spodziewał, że będzie aż tak! Co jest, kurwa? Zobaczcie, jak to wygląda. Żebym ja się tylko nie zakopał. Co tu się dzieje? Co jest? Tu miała być cywilizacja. Co tu się dzieje? Przecież ja jadę błotem. Jestem w szoku. Na Ukrainie tak nigdy nie miałem. Byłem 3 razy na Ukrainie, a nie razu nie miałem takiego czegoś. Co jest?
To jest główna droga do Tbilisi z granicy. Chłop jedzie 2 na godzinę. Pierwszy nocleg od 2 tygodni. Tak wyglądał. Spałem może 4 godziny, bo pracowałem do bardzo późna. Spaliśmy w takiej dowodówce. Tam dom właścicieli. Oni tutaj żyją tak na co dzień, w całym kraju. Błoto, bagno, wieś. Zajebiście. Zajebisty kolor. Nie, no to jest sztos. Pierwszy raz widzę taką giglasę. Już, Baśka. Baśka, wio. 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 Już mi z drogi. Już mi z drogi, wszystkie muczki. Już mi stąd. Byku. Już. Popędź tu swoje stado. Serio. Na moich oczach. W drugą stronę. W drugą stronę do autka. Już. W drugą. Bardzo dobrze. No nie chcą jechać. Nie chcą. Ta kupę robi. Muczki. Przepuśćcie mnie chociaż do auta, no jak już was przepchnę. Coś trzeba z wami zrobić, tak? Ale ładna jesteś. Nie, no tego to nigdy bym się nie spodziewał. Krowy przez most przechodzą. Piękne drogi, do Batumi zajebista trasa. Słuchajcie. 130 km, 4 godziny, 18 minut. Ja wiem, że... Kark się skręca. Typowy dzień w Gruzji. Fajne te drogi, naprawdę to jest jedyna główna droga z bardziej do Batumi. Hoppa! Droga z Wardzi do Batumi to jakiś koszmar. Gdybym nie miał takiego wysokiego auta, to już dawno bym zostawił wszystkie 4 koła razem z podwoziem na trasie. Przemiły pan robi nam właśnie drogę, bo inaczej byśmy nie przejechali przez ten śnieg. Jak tu teraz polecieć? Zajebiste to jest! Niesamowite widoki i to jest w ogóle opuszczone miasteczko. Gruzja jest w ogóle bardzo egzotyczna dla mnie. Coraz bardziej przekonuję się do tego, że to jest dziki kraj. No i na tej drodze już sam nawet walczyłem z myślami, czy nie zawracać. 120 km nawigacja pokazywała, żeby przejechać w 5 godzin. Rozumiecie? 120 km. 5 godzin. Nigdy nie jechałem tak dziurawą drogą. Całe szczęście dla auta nie stanowiło to większego problemu, więc bez problemów jechałem dalej w stronę Morza Czarnego. Polska maszyna, 150 km. Później samochód jest taki brudny. Ale słuchajcie, znaleźliśmy asfalt. I nawet jakieś miasteczko. To jest zajebista droga jak na Gruzję. A to, moi drodzy, jest chyba jedno z ładniejszych miejsc, których... A, nie będziecie widzieli teraz. Których wrzucam dla was materiał. Najnowszy film za chwilę na kanale. Cały dzień poświęciłem, żeby jakiś internet złapać. Mam nadzieję, że w końcu się uda. To auto nigdy nie było takie brudne. Zobaczcie sami. Cała maska. Maska na wysokości 2 metrów prawie. Lusterka to już nie mówię. Ale tu, co tutaj się dzieje? To już żyje własnym życiem. Coś nieprawdopodobnego. Całe podwozie. Auto będzie myte chyba tydzień. Ale już nie myję go. To naprawdę w Gruzji zostawiam je takie i już do Polski tak wrócę. Bo to jest bez sensu. Dzień dobry, Kutaisi. Full. Full. It's okay. Chłop w szoku. Jak tu przyjechałem na taką malutką tracę gazu, to chłop po prostu nie wiedział, co zrobić. Zobaczcie, to auto jest większe niż cała stacja tutaj. To jest zajebiste w tym wszystkim, te kontrasty gruzińskie. To jest coś, co bardzo lubię w tej podróży od kilku dni. Gruzja zachwyciła mnie tym, że jest tutaj totalnie swojsko, totalnie swojsko. Do Rosji zostało 300 km i te ostatnie kilometry były naprawdę interesujące. Jechałem drogą tranzytową razem z innymi ciężarówkami, a coraz bardziej zdawałem sobie sprawę, że naprawdę dojadę do granicy rosyjsko-gruzińskiej. Wjeżdżamy do Rosji, wjeżdżamy do Rosji. Za tymi górami Władykaukaz. I ruskie techno! Słuchajcie, no, przecież się nie spodziewał, że tak daleko dojadę w tej podróży. Tego nie było w planach. Dojechałem! Dojechałem! Ja cię kręcę. Dojechałem do Rusków. To jest monaster, tam już granica.
Ponad 10 tysięcy kilometrów. 2 tygodnie jazdy. 8 różnych krajów po drodze. I w końcu się udało. Dojechałem do Rosji, która była na wyciągnięcie ręki. Byłem bardzo zadowolony. Cel osiągnięty. Łatwo nie było, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Byłem dumny. Z siebie, z Ani i przede wszystkim z samochodu. Anka, co powiesz? Piździ jak w Rosji. Do Rosji nas nie wpuścili. Trzeba wizy, a podobno Polska jest w ogóle krajem niechcianym na liście rosyjskiej, nielubianym. Dlatego wracamy. Jedziemy dalej. No nie powiem, troszeczkę creepy jechać tak. Jest godzina 18 i sami widzicie, że nic nie widać. Po dojechaniu do Rosji wszystko było już spokojniejsze. Wiedziałem, że mogę bezpiecznie wracać do domu. Dobra, może nic ciekawego poza Gajardo rozwalonym w pół na samej granicy turecko-bułgarskiej. Jadę do domu. I w zasadzie taki jest cały plan, żeby to zrobić na strzała. Jeszcze wczoraj byłem w Armenii o tej porze. Dobra, na granicy ormiańsko-gruzińskiej. W 24 godziny przejechałem 1900 km. Wjeżdżam do Bułgarii, pewnie nic się nie zmieni. Dlatego bardzo wam dziękuję za ten cały wyjazd, zajebisty wyjazd. Te powroty są najcięższe, bo dłużą się i są monotonne. Nic się nie działo poza autostradą, kilkoma dobrymi obiadami i dobrą muzyką w trasie, więc tego wam nie pokazywałem. Wracam do kraju, bezpiecznie montuję dla was ten materiał. Z góry bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przeżywaliście równie dobrze ten cały film, tak jak ja tę podróż, która była świetna, ekstremalna, ale będą jeszcze bardziej ekstremalne w tym roku. Obiecuję. Wszystkiego dobrego dla was. Subskrybujcie program High Five. Pozdro z granicy turecko-bułgarskiej. Siema!